Lekcja pod tytułem Pole rombu. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, jak liczyć pole równoległoboku. No a teraz mamy do czynienia z takim specjalnym równoległobokiem, takim, w którym wszystkie boki mają tą samą długość. No i wiemy, że taki równoległobok nazywa się rombem. No i jak policzyć jego pole? No skoro rąb to jest równoległobok, no to nic prostszego. O, postawię go sobie tak, żebyśmy ładnie mogli to robić. Narysujemy wysokość. Proszę bardzo. Oczywiście trzeba by to zrobić za pomocą ekierki, jak pamiętasz. Pokazywałem na poprzedniej lekcji dotyczącej pola równoległoboku, jak to się robi. Narysowałem wysokość. Teraz mierzymy sobie tą wysokość. Oznaczę ją przez H. Mierzymy podstawę. Oznaczę ją przez A. I pole to jest normalnie A razy H. Czyli tak jak wzór dla normalnego równoległoboku. No bo dlaczego nie? Skoro rąb jest równoległobokiem, no to tak samo możemy liczyć jego pole. I to jest pierwsza metoda. Metoda numer jeden. Ale jest i metoda numer dwa. I ona już jest tylko ważna dla rąbu. Ona już dla zwykłego równoległoboku, który rąbem nie jest, nie zadziała. Polega to na tym, że mamy w naszym rąbie dwie przekątne. I pamiętasz, że przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. Tu wszędzie jest kąt prosty. O, ciach i ciach. I dzięki temu my możemy też policzyć pole rąbu w sposób następujący. Oznaczmy sobie tą krótszą przekątną literką E, a tą dłuższą literką F. Tak się przyjęło, nie wiem czemu, ale tak to jest. I wtedy pole takiego rąbu liczy się następująco. Mnożymy sobie długości przekątnych przez siebie, czyli długość jednej przekątnej razy długość drugiej przekątnej i dzielimy to jeszcze przez dwa. Pamiętaj, że kreska ułamkowa to jest znak dzielenia. Jak kogoś to drażni, to może napisać w ten sposób. E razy F w nawiasie podzielić na dwa. Ale przyjęło się o w ten sposób zapisywać i tak podręczniki podają, zamiast znaku działania wpisują kreskę ułamkową. Ale pamiętamy, przekątna razy przekątna podzielić na dwa. I to są dwa wzory na liczenie pola rąbu. Pierwszy, wysokość razy podstawa. Drugi, przekątna razy przekątna podzielić na dwa. Który będziesz stosować? No to zależy od ciebie albo od treści zadania. Bo czasami zadanie każe, albo daje nam takie dane, że musimy albo jeden, albo drugi wzór zastosować. Przy okazji, tu już zresztą widziałeś, lub widziałaś, kwadrat. Kwadrat, pamiętasz, jeszcze z czwartej klasy, też jest rąbem. Pamiętamy, że kwadrat, jak znamy jego bok, jeden to i wszystkie są takie same, i wzór na pole kwadratu to jest A razy A, czyli po prostu A do kwadratu. Ale skoro kwadrat jest rąbem, to jak znamy jego przekątną, oznaczmy ją sobie przez E, no to uwaga, druga jego przekątna jest taka sama, bo akurat kwadrat jest tego typu rąbem, który ma nie dość, że wszystkie boki równe, to i przekątne są równe. No to dla kwadratu też możemy zastosować ten drugi wzór, czyli porę kwadratu można napisać tak. E razy E podzielić na 2. Lub jeszcze bardziej mądry sposób, e do kwadratu podzielić na 2. Często tak jest, że w niektórych zadaniach właśnie każą ci policzyć pole kwadratu, ty sobie przypominasz ten pierwszy wzór, patrzysz, a oni podają tylko długość przekątnej. Myślisz sobie, o rany, jak ja mam policzyć, skoro nie mam boku? Okazuje się, że można. Jak sobie człowiek przypomni, że kwadrat jest także rąbem i wykorzysta ten drugi wzór. No to teraz poćwiczmy sobie. Kilka zadań, kilka typów zadań. No pierwszy typ zadań to będzie taki. Oblicz pola rąbów. No i będziemy mieli narysowany rąb i podane na przykład długości obu przekątnych. To znaczy, że trzeba zastosować ten wzór numer 2, czyli wzór P równa się E razy F podzielić na 2. Czyli przekątna razy przekątna podzielić na 2. No to popatrzmy. Jedna przekątna ma 10 cm, nazwijmy ją sobie E, a drugą, którą nazwiemy F, ma 20 cm. Jak nazwiesz na odwrót, to nie ma znaczenia.
tak naprawdę, która będzie E, a która F, bez znaczenia. Przyjęło się tak w niektórych podręcznikach, że zawsze krótszą oznaczają przez E, ale to tylko tak dla wygody. Znaczenia to nie ma. No więc stosujemy nasz wzór. Musimy najpierw pomnożyć przez siebie długości przekątnych, czyli 10 cm razy 20 cm i to wszystko podzielić przez 2. Pomnóżmy. 10 razy 20 to jest 200, centymetr razy centymetr to są centymetry kwadratowe. Podzielić na 2. Tu jest 1 dwójka, tu jest 100 dwójek, czyli wychodzi 100 centymetrów kwadratowych. Popatrzmy na drugi przykład. Znowu rąb, ale tym razem nie są podane jego przekątne, tylko jest podana wysokość i podstawa. No to stosujemy wzór ten pierwszy. H razy A. H to jest wysokość, A to jest podstawa. No to mnóżmy sobie. Tutaj to przepiszę u dołu, bo trochę miejsca za mało sobie zostawiłem. 7 decymetrów, tu tym razem są decymetry, razy 8 decymetrów. Zwracaj uwagę na jednostki miary. Pamiętaj, muszą być identyczne. Centymetry, centymetry, decymetry, decymetry. Jak są różne, na przykład będzie taki psikus i tu ci napiszą w decymetrach, a tu w centymetrach, to przedtem trzeba zamienić, żeby były jednakowe. Obojętnie jakie, ale takie same. Wróćmy do naszego mnożenia. 7 razy 8, 56. Decymetr razy decymetr, decymetr do kwadratu, czyli tak zwany kwadratowy. Policzyliśmy. No a proszę, trzeci typ zadania. Kwadrat i to, co, o czym ostrzegałem, podana tylko przekątna. No ale my wiemy, że w takim wypadku zastosujemy wzór tak naprawdę na pole rombu. To drugie. Potraktujemy nasz kwadrat jak rąb, którym tak naprawdę jest. I będzie E razy E podzielić na 2. Ta przekątna to jest E. No to liczmy sobie 6 metrów razy 6 metrów podzielić na 2. 6 razy 6, 36, metr razy metr to metr do kwadratu, podzielić na 2. Skracamy. 1 dwójka, 18 dwójek, czyli 18 metrów kwadratowych. No i to był pierwszy zestaw typowych zadań. Popatrzmy sobie na kolejne typowe zadanie z treścią. Pole rombu jest równe 175 decymetrów kwadratowych. A jedna z jego przekątnych ma 10 decymetrów. Jaką długość ma druga przekątna? Czyli mamy jakiś tam sobie rąb, ja go tak teraz już naszkicuję odręcznie. Wiemy, że jego pole to jest 175 decymetrów kwadratowych. No i która jest przekątnych? Nie wiadomo, krótsza czy długa. To znowu obojętne, jak to sobie oznaczymy. Powiedzmy, że to była ta krótsza. Ma 10 decymetrów i to jest E. A to F jest nieznane. No to super. Pamiętamy, że wzór na pole to jest E razy F podzielić na 2. Czyli w naszym wypadku pole to jest 175 decymetrów kwadratowych i to się równa E, czyli 10 decymetrów razy nieznane F podzielić na 2. Wszystko tutaj jest wiadome poza tym F-em. Jak tego F-a policzyć? Po pierwsze, ponieważ wynik tego mnożenia jest dzielony przez 2, to jak pomnożymy sobie 175 razy 2, zobacz, 2 razy 175 decymetrów kwadratowych, czyli lewą stronę równania i prawą stronę równania, tą całość, 2 razy. I teraz przepisuję. 10 decymetrów razy F przez 2. Czyli pomnożyliśmy obie strony równania przez co? Przez to, co było tutaj w mianowniku. Przez to. I dzięki temu pozbędziemy się tej liczby, która tutaj jest w mianowniku, bo to jest nasz cel, jak na razie. No to popatrz, pozbądę się jak? Bo teraz te dwójki się skracają. Tu jest jeden i tu jest jeden. I po prawej stronie już zostaje 10 decymetrów razy F. A po lewej wykonuję normalnie mnożenie. 2 razy 175, to albo w pamięci, albo pisemnie, jak pomnożysz, to ci wyjdzie dokładnie 350 decymetrów kwadratowych. Patrz, już jest prościej. Czyli mamy teraz tak, liczba równa się, liczba razy nie wiadomo co. To żeby dowiedzieć się,
ile wynosi to f, to nie wiadomo co, to wystarczy tą liczbę pomnożyć przez to, podzielić przez ten składnik. Bo zobacz, odwrotnością mnożenia jest dzielenie. Więc jak chcemy obliczyć ten składnik mnożenia, to tu po tej stronie dzielimy. 350 decymetrów kwadratowych podzielić na 10 decymetrów. Decymetrów równa się f. Podzielmy. 350 na 10. Usuwamy po jednym zerze i mamy 35 na 1, czyli wychodzi nam 35. Czego? Decymetr kwadratowy podzielić na decymetr, czy jakakolwiek inna miara, to samo byłoby dla centymetrów czy metrów. Zapiszę inaczej, popatrz tak. Decymetr kwadratowy, a zamiast znaku dzielenia piszę kreskę ułamkową. Wiesz, że tak wolno. Jeszcze troszkę inaczej to zapiszę. Pamiętam, że coś do kwadratu, to znaczy, że to coś mnożymy przez siebie, czyli decymetr razy decymetr podzielić przez decymetr. Się skraca i zostaje sam decymetr. Czyli tutaj jest 35 decymetrów. I tyle jest równa ta druga przekątna. To jest nasza odpowiedź. Jeszcze jeden typ zadania. Ostatni, żeby nie męczyć. Pole kwadratu jest równe 50 cm kwadratowych. Jaką długość mają jego przekątne? No to narysujmy sobie rysunek pomocniczy. Dobrze w geometrii zawsze rysować sobie rysunki pomocnicze. To nie zaszkodzi. A człowiek od razu widzi, co się dzieje tak naprawdę. Niektórzy od razu to widzą w głowie. Uczniowie powinni rysować. Czyli mamy tak. Mamy pole tego kwadratu. Ono jest równe 50 cm. Tyle wiemy. A każą nam podać długość jego przekątnych. Jedna przekątna, druga, obie są równe. To już wiemy. I oznaczmy je sobie przez E. Obie jednak to samo nazywam, bo są równe. No to super, przypominamy sobie natychmiast, że pole kwadratu, to jest ze wzoru na pole rombu, no bo kwadrat jest rombem, to jest E razy E podzielić na 2. No to uwaga. W takim razie to nasze 50 cm, które jest równym, to jest równe pole, to jest właśnie to E razy E podzielić na 2. Musimy policzyć E. Jak to robimy? W ten sam sposób, co przed chwilą. Najpierw pozbędziemy się dwójki. Czyli mnożymy sobie i lewą całą, i prawą stronę tego równania przez 2. 2 razy 50 cm kwadratowych równa się 2 razy E razy E podzielić przez 2. Dwójeczki się skracają i po prawej stronie nam zostaje E razy E, a po lewej 2 razy 50 to jest 100 cm kwadratowych. Jak teraz E policzyć? No, to już trzeba niestety w tym momencie zastanowić się. Bo zobacz, tu jest liczba ta sama mnożona przez siebie. I tu trzeba problem z tabliczki mnożenia. 2 razy 2, 4. 3 razy 3, 9. I tak dalej, i tak dalej. 9 razy 9, 81. 10 razy 10, 100. A więc E jest równe 10 centymetrów, bo 10 razy 10 dałoby 100. Dlaczego tak musimy dochodzić do takiego rozwiązania, tego typu zadania? Dlatego, że jeszcze nie umiesz pierwiastkować. Takie dziwne słowo, pierwiastek. Poznasz je dopiero w pierwszej klasie gimnazjum. Na razie musimy to robić w ten sposób. Zastanawiać się, znając doskonale tabliczkę mnożenia, a jakże niestety, jaka liczba mnożona przez siebie daje jakiś tam wynik? To bo na przykład tutaj zamiast 100 mogłoby być, ja wiem, 49 i byłoby E razy E. No to ile będzie E równe? 7, bo 7 razy 7 jest równe 49. W takim wypadku E równe byłoby 7. No dobra, jak byłoby jeszcze ciężej, tak troszeczkę sobie tutaj podyskutujemy. Powiedzmy byłoby 250, na przykład metrów kwadratowych i to jest E razy E. Ile jest równe E? No powiesz, zaraz, tu jest duża liczba, to żadna tabliczka mnożenia tego nie obejmuje. Ja powiem spokojnie, zapomnij na chwilę o tym zerze i zastanów się, co razy co daje 25. No, ile razy ile jest 25? 5!
5 razy 5 to jest 25, prawda? Skoro tak, no to już wiemy, ile jest równe e, tylko mówiąc szczerze, tu jeszcze jedno 0 powinienem dopisać, żeby było jeszcze trudniej. O, dopiszmy sobie tu jeszcze jedno 0. O, zapomnieliśmy o obu zerach. 5 razy 5 to jest 25. 5 razy 5 dałoby 25. A mamy, no bo jednak kazałem zapomnieć o dwóch zerach, dwa zera jeszcze do obsłużenia. No to je dopisuję tu i tu. Czyli 50 razy 50 da 2500. W ten sposób może do takich trudniejszych zadań podchodzić. Ale zaręczam, że prawie na pewno to będą takie, gdzie wystarczy tabliczka mnożenia. Jak się zdarzy coś takiego, to sięgaj do głowy, do tabliczki mnożenia i rozwiążaj. To był ostatni typ zadania. Zazwyczaj to będzie zadanie jakieś z gwiazdką, to bo to już są trudniejsze zadania, albo z kaktusem na przykład. Rysujmy sobie kaktus. O, to będą takie kaktusowe zadania, jak sądzę. To też raczej będzie kaktusowe zadanie, albo takie jedno z trudniejszych. Natomiast o, takie zadania, no to już trzeba po prostu rozwiązywać migiem. Jak się pamięta tylko te dwa wzory, że raz możemy pole rombo obliczyć normalnym wzorem na pole równoległoboku, jak znamy wysokość i podstawę, a drugie wzorem